Na rynku w Katowicach po raz kolejny odbywał się strajk kobiet. Organizatorki manifestu zachęcały do składania podpisów pod obywatelskim projektem ustawy legalizującej aborcję. Legalna aborcja bez kompromisów. A także pod inicjatywą uchwałodawczą o dofinansowanie procedury in vitro. Zbieram podpisy za legalizacją aborcji od kilku dobrych lat. To, co się wokół tego projektu dzieje teraz, to jak masowo ludzie przychodzą, jak przychodzą młode osoby i podpisują się, a potem patrzą na zegarek i dziewczyna mówi, a mam 15 minut do tramwaju, dajcie podkładkę, to też pozbieram. To się nie zdarzało nigdy i to jest niesamowita energia. Protest odbywał się z inicjatywy Śląskiej Manify oraz Ogólnopolskiego Strajku Kobiet. Domagamy się równych praw, takich praw jak mają inne Europejki. Sprzeciwiamy się w tym roku przede wszystkim wyrokowi Trybunału Julii Przyłębskiej. Sprzeciwiamy się temu w tej stronie, w jaką to idzie, bo tak jak mówiłam, tam mamy kochajcie się mamo i tato i to jest wejście do zakazu rozwodów. To są po prostu nieludzkie prawa. Część strajkujących kobiet przebrało się za bohaterki serialu Opowieści Podręcznej, który jest luźną adaptacją książki o tym samym tytule autorstwa Margaret Atwood. Akcja powieści dzieje się w niedalekiej przyszłości, gdy narodziny stały się rzadkością. Płodne kobiety uczyniono surogatkami rodzin uprzywilejowanej grupy związanych z władzą mężczyzn, a wszelkie nieposłuszeństwo karane jest w okrutny sposób na chwałę pana. O książki Atwood, Opowieści Podręcznej. Jest to książka, która ma miano science fiction, natomiast jednak w Polsce jest to nie fikcja literacka, a nasza rzeczywistość. Nasze działania są różne, tak? Informujemy, edukujemy, robimy happeningi, podpisy zbieramy. Wszystko, co w naszej mocy. Nad całym wydarzeniem pieczę sprawowała policja. Na rynku ustawiło się kilkanaście radiowozów.